Dzisiaj robimy szczepienie na przystawkę kwaśną, na pestkowcu z cytryny. Tutaj tło, moja bluza, żeby ostrość aparat lepiej złapał. Ważne przy szczepieniu jest tutaj, żeby te wszystkie młode pędy, które są przy miejscu szczepienia, były obcięte blisko pnia, żeby stretch, który potem będziemy nim owijać, nie było tam żadnych szczelin i żeby dobrze dociskał. Zraz jest z cytryny Majeri. Za chwilę go przygotujemy do szczepienia. Ważne jest, żeby grubość, no to akurat nie jest idealnie sama grubość, ale żeby była mniej więcej podobna. No i próbujemy nacięcie robić. Robimy nacięcie mniej więcej na taką długość. Równujemy tutaj. Ważne, żeby nacięcie było mniej więcej równe. Następnie nacinamy zraz. Musimy patrzeć, żeby wszystko było równo, żeby potem ładnie można było go dopasować. Widać tu jeszcze, muszę tutaj większe nacięcie zrobić. Widać, jest jeszcze mała szczelina między zrazem a podkładką, więc trzeba to jeszcze bardziej wyrównać, ponieważ taka szczelina może przeszkodzić wzroście zrazu z podkładką. Teraz w momencie, kiedy dociśniemy, widać, że ładnie wraz z podkładką przylega. Długość mniej więcej jest też taka sama, nacięć. Więc teraz przygotowujemy stretch. Już mam tutaj nacięty ładny kawałek. Przestawiamy zraz do podkładki, staramy się, żeby był ładny, równy, żeby szczeliny nie było, więc musimy mocno przycisnąć i je winąć streszem, co oczywiście nie jest łatwe, posiadając tylko dwie ręce. Staram się cały czas dociskać palcami zraz do podkładki, jednocześnie mocno zaciągając zraz stretch. Nie jest to łatwe i trzeba uważać, żeby nie naciągnąć za mocno stretch, ponieważ wtedy się po prostu urwie. Na początku niezbyt to dobrze wygląda, ale po chwili następne warstwy będą tutaj bardziej dociskać. Wtedy będzie to już nabierało normalnego wyglądu. Ważne jest tutaj właśnie bardzo mocno docisnąć. Stretch też powinien być raczej rozciągnięty na swoją szerokość. Trzeba, żeby się właśnie nie za bardzo zwijał,
Teraz próbujemy dociskać. Tak jak tutaj mówiłem na temat wcinania tych pędów, ponieważ teraz najeżdżamy na ten pęd, to dzięki temu, że jest mocno przycięty przy samym pniu, możemy docisnąć stretch tak, że ładnie tu wszystko szczelnie zasłoni. Na koniec też polecam jakąś nitką zawiązać tutaj, ponieważ mimo iż teraz zraz podkładką ładnie przylega i stretch też się nie odwija, po pewnym czasie zacznie się odwijać i wtedy będzie problem, że się to całe szczepienie troszkę tutaj rozluźni. Dlatego warto jest jeszcze nitką raz przewiązać. Wygląda to tak, jak widać jest mocno dociśnięte. Jeszcze jedną warstwę streczu będę musiał to zastosować, ponieważ w tym miejscu leciutko jest jeszcze miejsce szczepienia widoczne. Więc jeszcze za chwileczkę pójdzie parę centymetrów streczu, żeby zasłonić też mniej więcej dotąd. Ponieważ jest to grube szczepienie, więc potrzeba troszkę więcej streczu. No i tak to wygląda. Jest to moje pierwsze szczepienie tą metodą, więc czekam na jakieś komentarze, uwagi.